W środę 30 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla w towarzystwie Urszuli Berezowskiej z Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu podpisał ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych, dzięki którym będą mogły skorzystać z dofinansowania gminy dla swoich projektów. Obecni byli również Cezary Komisarz, wiceprezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych i Jacek Rafiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Uruchomiliśmy pieniądze dla organizacji pozarządowych na rok 2019. Równo dwa tygodnie temu odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której uchwaliliśmy budżet na ten rok oraz uchwaliliśmy program współpracy z organizacjami pozarządowymi i już dzisiaj uruchamiamy pieniądze. Kilka konkursów oczywiście tradycyjnie z zakresu ochrony zdrowia, ochrony przyrody, pomocy społecznej. Ponad 500 000 zł trafia do Państwa rąk. Oferty można składać do 25 lutego w Urzędzie Miejskim. Zapraszamy jako Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wszystkie organizacje do składania ofert. Oczywiście biuro NFOP-u jest otwarte i pomagamy w sporządzeniu takich ofert. Również zapraszamy organizacje do zgłaszania kandydatów do komisji, która będzie środki przeznaczone na dane konkursy oceniała i dzieliła. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do konkursu o pieniądze. Te pieniądze mamy dla Państwa. Korzystajcie z nich. Zapraszam serdecznie.